ale właśnie o tych sprawach ja chcę porozmawiać z kimś mądrzejszym ode mnie i to będzie świeżo upieczony premier Donald Tusk. Proszę bardzo. Donaldzie! Witam. Dobry panie Szymonie, witam państwa. Proszę. Przede wszystkim na wstępie chciałbym przeprosić pana prezydenta. Jeszcze raz dziękuję panu prezydentowi, że mogę go przeprosić i przepraszam za to, że mogę mu podziękować. Dziękuję. Panie Szymonie, dziękuję bardzo za zaproszenie do programu. Bardzo się cieszę. Ależ proszę, oczywiście, nie ma problemu. A wie pan, że mam dla pana niespodziankę? Naprawdę? Dziękuję bardzo. A prezydenta przepraszam. Dobra, ale czy mógłby pan już przestać dziękować? Tak bym cholera chciał jednak. Przepraszam, dobrze. Dobra, dziękuję, okay. Że pan mi zwrócił uwagę, przepraszam. Właśnie, więc po raz pierwszy w naszym programie to będzie taka jego premierka, można powiedzieć, śmiało. Taka premiera właśnie. Uwaga, kto? Kto? Waldemar Pawlak! Nie! Tak, tak, proszę. Tylko żółwika. To i piątka to. Mam na Lusie drugą łąską, drugą. Mój koalicjant drugą tą łapką. Tą łapką. Ślicznie, no i do studyjka. Bardzo dziękuję. Spięty troszkę. Dobry wieczór państwa. Dobra. No, przepraszam cię, Władku, może w ten oczywiście, sposób. Przepraszam. Tak. Dzień dobry państwu. No cóż, po tym można poznać dobrych koalicjantów, że się cieszą na swój własny widok. No oczywiście, piątka! Żółwika. To ja w ogóle się cieszę, że panowie się cieszą. To jest taki ogólnie czas, prawda, radości. Koalicjantami, co ty, tak. No tak. Ale podobno całe PO i PSL było na wspólnym obozie integracyjnym. No, jak było, panowie, opowiadajcie. A pamiętasz, jak w autobusie tanie. Dobra, nieważne, nie poczekaj. A to cicho, no nie. Ale to może ja opowiem, Waldek, co? No, dobrze. My mamy nowych posłów i wzięliśmy ich na taki integracyjny wyjazd. I już muszę powiedzieć, że w autobusie zrobiliśmy im tak zwaną, co? Falę. Tak. I były jaja jak beret. No, bo wyjeżdżając z Warszawy przywiązaliśmy do rury wydechowej jednego kota z PO i kazaliśmy mu biec parę metrów za autokarem. Ale oprócz tych właśnie wspaniałych zabaw, prawda, których słyszałem, to pewnie coś wspólnie ustaliliście, prawda? Tak, to prawda. My ustaliliśmy wspólnie, ale ja zmieniłem zdanie i teraz żądam Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Poczekaj, wicepartek. Tak, Ministerstwa Finansów. Mogę cię prosić jedną rzecz? Transportu, Bartek, pracy, spraw zagranicznych. Dobrze, to w takim razie powiedz, jakiego ministerstwa nie chcesz, to będzie szybciej. No już mówię. A chyba nie ma takiego. Słuchaj. Dziękuję bardzo. Waldemar, przypominam ci, żółwik, że to Platforma wygrała wybory i że to my mamy większość i dzięki nam jesteś wicepremierem. Donku, no właśnie wicepremierem, a nie premierem. Waldek! Chyba nie chcesz teraz swoim ukochanym wyborcom pokazać swojej agresywnej strony? A może dla rozluźnienia? Mam ci pokazać taśmę z naszego wyjazdu, co tak naprawdę myślisz o naszym prezydencie. Panie Donaldzie, wszystko gra? Strasznie się pan zaczerwienił, panie Donaldzie. Wszystko gra. O, i widzisz, i tak zostaw. Bardzo mi się teraz podobasz, tylko tego nie spierdol. No właśnie, skoro wszystko gra, to teraz tak sobie pomyślałem, że zaprosimy kogoś, kto jeszcze do tej gry podłoży tak zwane wokale, prawda? Proszę bardzo, wobec tego z nami teraz jest, już będzie, no, Doda! No! Doda! Podlak, ale jazda, podejść na dopłota! O matko! Jejku, super, zajebiście was widzieć! Właśnie, Doda, co to jest tutaj, tu? Co to jest tutaj, nie domyślasz się? Między? Słuchaj, ja to nazywam tak, zimny bufet prosto z lodowiska! Dobra. Doda, gratuluję tobie nagrody MTV, opowiesz nam o tym troszeczkę, o wręczeniu. Jak słuchaj, tam było? Chcesz mnie zdenerwować?
No co ty, nie, no Doda, my po prostu jesteśmy ciekawi, jak to wręczanie wyglądało, no. Tę całą ich nagrodę zgadnijcie, gdzie mam. No zastanawiałem się tylko, pani Dodo, tutaj z wicepremierem, czy panią to nie boli podczas siedzenia. To się zastanawiajcie. Oj, Donku, Donku. Pani Doda to jest wielka artystka, a ja sobie bardzo cenię pani malarstwo. A ty, Donku, znowu jesteś agresywny. Jestem agresywny. I za karę oddasz mi jeszcze Ministerstwo Budownictwa. Nigdy. To ja może pokażę ci taśmę, na której mówisz, że Polacy w Londynie to jest banda nierobów. Weź Ministerstwo Budownictwa już. Przepraszam, że nie dałem ci go wcześniej. Przyjmuję przeprosiny. Panowie, ja jednak czuję, że ten konflikt naprawdę między wami narasta, nie ale jest ktoś... Nie ma żadnego konfliktu przecież. No ale widzę, że jest nie ktoś. No. No, już nie żółwikujcie. Hej, hej. Jest ktoś, kto moim zdaniem załagodzi ten konflikt. Otóż odkąd odeszła z Sejmu, postanowiła odstawić brutalną politykę i zająć się czymś zupełnie innym w zgodzie z własnym charakterem. Proszę państwa, uwaga, kto? No, Danuta Kojarska, proszę bardzo. Mogę państwu zaoferować swoje nowe usługi. A na czym one polegają? ABW. Agencja Brutalnych Wymuszeń Gracja. Proszę państwa, teraz zajęłam się profesjonalnie szantażem. To znaczy, doradzam, wymuszam, niszczę i tworzę. Matko! Może przykład do wszystkich państwa. No to prosimy. Dlaczego Komorowski został marszałkiem Sejmu? No wiadomo dlaczego. No, zdobył chyba najwięcej głosów. Oczywiście, prawda? Zagłosowano na niego. No nie rozśmieszaj mnie pan. Bo poszedł po rozum do głowy, potem po pieniądze do banku, potem zapukał do agencji Gracja, a agencja Gracja zastukała, załamotała do drzwi 100 posłów, przystawiła im widły do oczu i zaproponowała poetycko. Jak na putrę wciśniesz guzik, w oczodołach będzie luzik. No tak. No tak. Widzę, że ta pani agencja to istna perła, dlatego chciałbym zaproponować pracę w nowym CBA w imieniu Rzeczpospolitej. Panie, stop! Ja u pospolitych robić nie będę. Pani Danusiu, bierze pani tę pracę? Proszę pana, oczywiście, że biorę. Biorę od ręki, tylko że właśnie płatne z góry. Wiecie państwo, że ostatnio mnie oszukał sam ojciec dyrektor. No dał mi takie gorące zlecenie i powiedział właśnie, że płatne z góry. A po robocie się okazało, że płacić miał sam Pan Bóg. No pewnie. No to z góry jakby. No właśnie, ale co to było za zlecenie? Dlatego, że to może było związane z tym, że ojciec wziął od Unii 15 milionów na odwierty, prawda? Żeby mógł odgrzewać swoje imperium gorącymi wodami spod ziemi, prawda? Okazało się, że pod Toruniem była tylko letnia woda. Tak, wiesz pan, nawet woda człowieka zdradzi. Tak. Ja od razu powiedziałam, ojcze, ja ci ten wrzątek nawet z piekła doprowadzę. I wiesz pan, że tu mi zaświtało. Nie od razu mnie do tego piekła wpuścili, nie, wie panie, ale jak krzykłam, otwierać swój, od razu weszłam. Matko! Wzięłam tego Belzebuba i mówię mu, precz tam do kotła, ty synu marnotrawny, tacie pod Toruń wrzątek pompować. Pani Danko, dość, naprawdę, bardzo proszę. Mam teraz pytanie, proszę bardzo, do nowego wicepremiera, panie Waldku, chodzą słuchy. Tak, słucham. Prawda? Chodzą, że bardzo pan się zmienił po powrocie do polityki. Jak wygląda pańska przemiana? Spokojnie, zastanów się, no, żółwik, no. I jeszcze raz poproszę, jak... Jak wygląda pańska przemiana? Nie, no normalnie, najpierw jem, potem trawię, spalam, wydalam, no. To normalna przemiana materii. Jezus Maria! Panie Waldku, chodzi o pana przemianę polityczną, rozumie pan? Był pan przecież w koalicji z SLD i tam już nie mam czasu z kim jeszcze, prawda, wymieniać po prostu. Na czym polega pański sukces, panie Waldku? No teraz rozumiem. No to tak, ja najpierw zabieram swojego nowego koalicjanta na obóz integracyjny, potem upijam go jeszcze w autobusie, co? A już nieprzytomnego wlekę do pokoju i przebieram go w damskie fatałaszki. Super! Po czym strzelam,
strzelam w parę fotek, no albo filmów, no i muszę panu powiedzieć, panie Szymonie, że w domu mam całkiem niezłą kolekcję audio-wideo, a przyjaciele cię. Nawet nazywają mnie Beverly Hills. Mądry Waldemar, to jest naprawdę perfidne, ale ludzie, to jest podwój. No. Panie Waldku, no przecież pana takiego nie wygląda, no. No właśnie i na tym polega mój sukces. Pani Danuto, co słychać u przewodniczącego Andrzeja L? Skróciło mu się nazwisko, Andrzej L. Co u leżących? No leży sobie, oddycha, co? Tam, ja tam postawili mu tam jakieś zarzuty, ale jest jeden zarzut, który ja bym mu postawiła, wiecie teraz państwo? Że on się dobierał do takich nieopierzonych kurczaków. Jak miał pod ręką takie zasłużone kokoszki, jak posłanko Chojarska ja byłam. Słuchaj, A skąd przewodniczący weźmie 50 tysięcy złotych na poręczenie tak zwane? No co 50 tysięcy? A co to jest takie 50 tysięcy? Jezus Maria, no to pożyczy ode mnie na przykład, co? Tylko wiesz, jak już pożyczy, to chyba nieprędko odda, bo powiedział, że odda, jak go oczyszczą z tych zarzutów wszystkich. No takiego wielkiego chłopa oczyścić, nie, to nie jest prosta sprawa. Ja wiem, bo ja kiedyś całego Wyszyńskiego wymyłam. O Boże! I nie brzydziłam się. Jezu, pani Danusiu, mogę do pani na sekundkę na słówko? Proszę bardzo, tutaj, proszę, mam. Tak, przyjmuję tutaj. Tak, tutaj, ale dyskretnie, wiesz pan. Jezu. Pani Danusiu, ja mam zlecenie dla Gracji. I ja jestem? Chciałbym wymusić na tym sztywniaku zwrócenie wszystkich kompromitujących mnie taśm. No proszę pana, za odpowiednią kwotą to on je panu w zębach przyniesie razem z paragonem z hurtowni i młodą kasjerką, co mu je czyste, przejrzyste sprzedała. Dobrze, ile? Nie, pani Danusiu, tyle to miał kosztować Stadion Narodowy razem z drogami dojazdowymi. No to wybudujesz pan mniejszy stadion. No to co? No dobrze, a jak pani zdobędzie te taśmy? Pani kochanie, proste i z gracją. Znaczy, najpierw wejdę na dach. Pospaceruję, tak dla niepoznaki. Potem zejdę na dół, do Gracji powidły. Wiesz pan? I potem do Belzebuba jeszcze na gorący kubek i do roboty. No, to do roboty. Czekaj pan. No. I nie miej pan wyrzutów. Bo powiem panu, rządy się zmieniają, ale szantaż jest zawsze trendy. Do roboty. Ja muszę wyjść, wiecie państwo, będę... Niech pani już tak. Będę się zbierała. Przepraszam bardzo, ale pani się gdzieś wybiera? Pani Danusia się wybiera, ona dostała Waldecku zlecenie od Sikorskiego. To pewnie chodzi o prezydenta. A pani Doda ma jakieś tatuaże nowe? Mam, pokazać? No pewnie. Nie, ale chyba no nie tu. Nie, to ja przerwę program. Nie, to pokazuję, ja przerwę program. Nie, ja muszę przerwać program, bo ona będzie pokazywała teraz mu tatuaż. To może ja teraz pokażę na koniec tą końcówkę, taką muzyczną. Stwierdzam, że bezwzględną większością głosów Sejm wybrał pana posła Stefana Niesiołowskiego na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Haga, studeń, bura, suka, młotek, ścierwojadny. Ha, 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 hołotę. Ha, 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 prostactwo. Kali, studeń, ciobra, ćwo. Młotek dwóch młotkowych. Porno grubasów. Znam osobiście Stefana Niesiołowskiego i to jest gołąbek. Wchodząca dobroć.